Gdzie były te słuchawki? Kurczę. A tutaj są. No. Tak właśnie czułem, że gdzieś tutaj, a tej co? Leż tutaj, spokojnie, misiu. Dobra, i tu bierzemy, łapiemy słuchaweczki. Dobra. O, siema, słuchajcie, witam was w nowym farmingu. Ja musiałem sobie złapać te słuchawki, dlatego, że tam trochę głośno będzie w pracy. Ja robiłem tutaj trochę dodatkowych rzeczy, to już możemy zamknąć. Słuchajcie, w nowym farmingu, w nowym odcinku. Farming Simulator 17. Jak widzicie, trzeci dzień jesieni. Późna jesień, 4 stopnie. No i co? I kupa roboty. Słuchajcie, bardzo, bardzo duża ilość roboty. No więc co? Więc nie mamy co próżnować, ponieważ czasu dzisiaj jest niedużo. Ja otwieram od razu bramę. Słuchajcie, wskakuję, bo no, nie ma sensu dłużej tutaj stać, siedzieć, czy cokolwiek innego jeszcze robić, tak? Musimy zająć się rzeczami najważniejszymi teraz, czyli, no, słuchajcie, farmą, tak? O Jezu, no i nieprzyzwyczajony jestem. Dobra, ja sobie w takim razie, a może tak zrobię, może tak podjadę. Tutaj. O, potrzebuję, słuchajcie, mam jeden obciążnik na farmie i potrzebuję go zabrać, ponieważ bierzemy przyczepę i będziemy zbierać trochę rzeczy. Chodź tu do mnie, malutki, chodź tu. Chodź. Się przycisnę. Hop. Dobra. Okej. I wycofujemy się. Dobrze. Okej. Jakby ktoś chciał poznać. Słuchajcie, mój nowy przyjaciel. Minionek. Nie wiem, czemu kojarzy mi się z wujkiem studentem. Poznaliście, był w odcinku wcześniej. Tak jakoś, nie wiem, chyba to przez oczy. Może przez minę. Nie wiem. Sorry, wujek. Jakoś tak mi się skojarzyło. Słuchajcie, bierzemy szybko rzeczy. A dokładnie przyczepkę. Może z tej strony się obejrzymy. Musimy wyjechać tak. I musimy wtedy podjechać. O. Dobra. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Co my będziemy robić? Słuchajcie, mamy trochę roboty. Mamy jeszcze trochę roboty. Zima idzie. Za chwilę będzie tutaj śniegu pełną. Chyba. Bo tak naprawdę to nie wiem. Czekajcie, jeszcze się zatankuję, zanim wyjedziemy. Tutaj mamy taki punkt szybkiego dostępu. Ja już sobie dzisiaj w ten sposób zatankuję, bo już nie mam czasu naprawdę na wjeżdżanie, wyjeżdżanie tam. Wyjmę sobie po prostu ten przewód i zatankuję. No bo rzeczywiście, czasu szkoda. Słuchajcie, troszkę wczoraj skosiłem trawki i wypadałoby ją pozbierać. O Jezu, gdzie ja jestem? No to co? To gleba. Uruchamiamy. Słuchajcie, tu wszędzie obecnie, zobaczcie, leży trawa, którą trzeba zebrać. Jadę tutaj w ogóle? Przez tą trawę? Pięknie, słuchajcie, wjechałem. Zobaczcie, ile tu jest nakoszone, ile tu jest narobione tej trawy. Pomimo tego, że już niedużo było,
to jeszcze coś mi się udało skosić, coś mi się udało złapać. Nie ma tragedii, naprawdę nie ma tragedii. Ja tylko muszę to wszystko dokładnie zebrać. O, w ten właśnie sposób. A dlaczego zbieramy trawkę? No to ja wam za chwilkę wyjaśnię. Ponieważ co do trawy mam bardzo, bardzo ważne cele. No ale wszystko, słuchajcie, po kolei. No nie będziemy... Nie będziemy może tak... Trochę tu. No. Najważniejsze, żeby jednak wszystko po kolei robić, tak? Dobra, zawrócimy sobie. Na ten czas możemy wyłączyć maszynę. Dobra. I tym razem przejedziemy się tędy. Może coś jeszcze nam wpadnie, pomimo tego, że ja nie widzę na przykład tego. O, tu wszystko wleciało? Wszystko. Słuchajcie, wszędzie dostaję informacje, nie twoje pole, nie twoje zabawki. No ja rozumiem, że nic nie jest moje tutaj. No ale bardzo przepraszam. Ja potrzebuję. Potrzebuję trawy, więc się uparłem, że skoszę gdziekolwiek dam radę, to skoszę. To skoszę i wezmę sobie, no co? Ja nie mam czasu na zabawy typu to nie twoje, to nie ten, to ty tego nie bierz, czy... O, zobaczcie, pyk i trawka jest tutaj, o. Pyk, pyk, o, zobaczcie ile tu jeszcze trawy zgarniemy. Pięknie, pięknie, przejedziemy po tej trawce całej, która jakby nie było może wpaść w nasze łapki. O, tu ile jeszcze jest. Dobra. To ja sobie zawrócę i jedziemy teraz tą stroną. O! O! Słuchajcie, tutaj ile? Tu ile tego leży? Tu ile tego leży? Tylko nie ma kto tędy przejechać. Wszystko zebrane? Nie, nie wszystko zebrane. W życiu. W życiu nie wszystko zebrane. Więc będziemy jeździć, dopóki nie zbierzemy wszystkiego, ponieważ trawa przed zimą to rzecz bardzo cenna. A ja chciałbym jednej rzeczy się dowiedzieć, a nie dowiem się po prostu nie próbując. Ale to będzie w dalszej części. Nie chcę tak wszystkiego naraz ujawniać. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy, słuchajcie, na farmie, jeżeli ktoś ma głowę na mocno osadzoną na szyi, to na farmie zawsze znajdzie sobie zajęcie. Jeżeli ktoś jest jednak osobą taką, która woli się, nie wiem, wylegiwać, odpoczywać, no to może mieć, wiadomo, z tym jakiś tam problem. Ale osoby, które naprawdę chcą pracować, to nie będą miały żadnego problemu ze znalezieniem sobie na farmie pracy. Po prostu tutaj ta praca jest... Czekajcie, bo teraz trzeba patrzeć, gdzie jeszcze nie zebrane, żeby na darmo nie jeździć. O, tutaj leży jeszcze trawa. O, czekajcie, bo tutaj też leży trawa.
rozkoszona. Czasami trochę trudniej ją dostrzec, ale leży. Tymi małymi drzewkami się nie musimy przejmować, ponieważ one nas nie zatrzymują. Gdzie tu jeszcze mamy trawę? Tutaj, słuchajcie, tutaj mamy trawę. O! Ja widzę, że mamy ją tutaj i tutaj. Zobaczcie, trochę jednak. Jednak samą kosiarką, jak się jeździ, to więcej można pomanewrować i znaleźć jednak tych zasobów jeszcze. Co prawda ja gdzieś tutaj kosiłem, ale wcześniej nie widziałem, żebym miał aż tyle. No bo w sumie, słuchajcie, no jedzie się do przodu, tak, i się nie patrzy, gdzie ta trawa jeszcze została, gdzie ona nie weszła do maszyny, gdzie weszła. To jednak gdzieś nam tam, o, widzicie, tu jeszcze jest. Tu trzeba sobie jednak od drugiej strony już podjechać. O, tu sobie podjedziemy. Dobra. O, tu sobie podjedziemy, tu sobie podjedziemy. I coś tu jeszcze, słuchajcie, wpadnie. I coś nam jeszcze wpadnie, moi drodzy. Robota jak robota. Tyle, że po prostu maszyna głośna. Dobra, tu już chyba, słuchajcie, wyzbieraliśmy w miarę naszych możliwości, w miarę dokładnie. Tu będziemy oczywiście obserwować drogę, czy gdzieś coś nie zostało. Ale docelowo, słuchajcie, zmierzamy trochę wyżej. Zmierzamy trochę wyżej. Oj, kawka z rana. Słuchajcie, dzisiaj dużo czasu nie mam na nagranie. Niestety, ale znowu stado lekarzy na mnie czeka. Albo raczej mnie czeka stado lekarzy. No i co jeszcze mniej miłego? No to oprócz stada lekarzy, no to co? To jeszcze niestety inne przyjemności, ala bezsenne noce i tak dalej. O, słuchajcie, zobaczcie, ile mi się udało znaleźć trawki. Ile tu skoszonej trawy jest. Zobaczcie. Aż nawet nie chcę się pytać, ile w innych miejscach jeszcze może być skoszonej trawy, bo po prostu... O! Słuchajcie, to trzeba by pasek po pasku wszystko dokładnie, pojedynczo wyzbierać. Mamy naprawdę masę tej trawy do zebrania. I nawet nam to tak źle nie idzie. Słuchajcie, pierwszy przejazd dosłownie był.
A już całkiem nam tu poszło. Tu jeszcze leżała kubka cała. O, pięknie. Słuchajcie, trzeba też powjeżdżać w takie pasy jak tutaj, żeby one też do końca złapać. No i oczywiście z tej strony trzeba też dokładnie podjechać i dokładnie pozbierać. Nic nie zostawimy. Wszystko ze sobą zabierzemy. Ja nie rozumiem, słuchajcie, dlaczego to pole nie jest moje, a jest to pole, na którym ja jednak mam paść swoje krowy, tak? One się tu będą pasły, ale ono nie jest moje. To czyje ono jest? I dlaczego ja tutaj mam paść moje krowy, skoro to nie jest moje? To mnie tak troszkę, powiem szczerze, zastanawia. O, zobaczcie. Tutaj zbierzemy. To jeszcze, jak tutaj zbierzemy, to jeszcze zostanie tutaj. O. Dlaczego jeżdżę z zewnętrznej kamery? Słuchajcie, zewnętrzna kamera pomaga mi sprawdzić, czy zbieram, ile zbieram i jak to po prostu tutaj wychodzi. Mam nadzieję, że podoba wam się mój odważnik. Jest bardzo taki ciekawy. Ja myślę, że jakby jakikolwiek polski rolnik zobaczył taki odważnik na polu, to by go zatkało. Pomyśleliby, że sekta przyjechała, że jakiegoś tutaj stwora włoży. Albo bożka urodzaju. Minionek zostałby bożkiem wszelkiego urodzaju. Dobra, okej. Tu mamy. Tu sobie też złapiemy. Tu też sobie złapiemy. Dobra, który jeszcze został? Tu jeszcze został. To będziemy łapać to w całości, słuchajcie, wszystko się zmieści. O, tu są jeszcze całe kawałki. O, tutaj czego nie zbiorę, to i tak zgnije. Więc szkoda zostawiać, szczególnie jeśli mi się przyda, i to nawet bardzo mi się przyda. Zastanawiam się tylko, czy na przyczepie mi zgnije. No ale nic, to się zobaczy. To się wszystko zobaczy, tak jak rozmawialiśmy już nieraz. My jesteśmy w trakcie, że tak powiem, nauki. I my się cały czas uczymy tego farminga. Nieładnie to zrobiłem. Zupełnie nie jak gospodarz szanujący swój sprzęt. O. Teraz sobie wykręcę.
O, tu jeszcze leży trochę. To jasne, że trzeba zebrać. Nic nie zostawimy, nic. Patrzcie, prawie cała przyczepa będzie trawki z takiego miejsca. Dobra, gdzie tu jeszcze? Gdzie tu jeszcze? Tutaj widzę, leży. Tutaj widzę, leży. Tutaj widzę, leży. To już nie leży. Tutaj już nie, nie ma. No gdzieś jeszcze musi być. O, tutaj leży. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj leży. To już jakieś małe procentowe, ale jeszcze tutaj są takie drobinki. O, tu całkiem jeszcze taka kubka leży. Wyjeżdżone, wyjeżdżone. Ale na razie, słuchajcie, krówek nie będzie. Zresztą i tak nie dali mi wjechać tam dalej. Więc tam dalej będą miały krówki na spokojnie, jakby się jakieś pojawiły. Ja na razie nie zamierzam aż tylu hodować. W ogóle na razie nie zamierzam hodować, dlatego chciałem tą trawę, skoro jest moja, to wykorzystać inaczej, tak? Ale niestety nie zawsze dostajemy taki luksus, żebyśmy mogli sobie używać inaczej niż chcemy. Dobra. I teraz słuchajcie, jeszcze tutaj trzeba pozgarniać, bo tutaj też leżało i to całkiem sporo. Zrobimy pierwszy przejazd i cofnięcie delikatnie. Dobra. I teraz przejechanie górą. Słuchajcie, rzadko bywaliśmy tutaj u krówek. No, ale jak wiem teraz, że tutaj można coś podkosić im albo zakosić, no to będziemy zaglądać częściej. Słuchajcie, dobra. Ok. Ja na razie przyczepę wyłączę. Czy brać kosiarkę? No słuchajcie, chyba weźmiemy, bo przyczepa i kosiarka to jednak są u mnie tutaj rzeczy, które jakoś muszą ze sobą współpracować. U mnie to jest w jednym miejscu wszystko, a będziemy przewozić to po prostu gdzieś indziej. Oczywiście wszystko zdradzę, ale za chwilę. A na razie cieszymy się ostatnim dniem jesieni. Słuchajcie, bo 23 minuty minęły. No, będziemy się zbliżać do końca odcinku nieustannie, tak? To jest nieuniknione. A chciałbym, żebyśmy jak najwięcej zrobili dzisiaj. Czyli tak, tego malca możemy schować, bo weźmiemy sobie kosiarkę. To sobie tego malca schowamy, chyba że się ubrudził. Słuchajcie, ubrudził się? Nie wygląda na brudę. To go, że tak powiem, odstawimy. Tu. No, chodź tu malutko. Chodź tu.
Dobra. Żebyś mi tu nie zawadzał, to muszę cię wypiąć. Dobra, i wycofujemy. Niech sobie ciężarek tutaj leży. Dobre miejsce, taki schowek. I teraz co? I teraz szybkie mycie. Szybkie mycie, bo takiej zafajdanej maszyny nie będę nigdzie stawiał. Chociaż w sumie i tak mycie to będzie trzeba robić wszędzie, gdzie będziemy trzymać maszyny. Ale tu głośno, słuchajcie. Wszędzie, gdzie będziemy trzymać maszyny, to będziemy musieli dorobić się po prostu myjki. Tak, bo chcemy utrzymać czystość, chcemy utrzymać porządek. No to właśnie dlatego nie chcemy, żeby nam jakiś brud tutaj plany krzyżował. Słuchajcie, głośny ten hulimon jest. Dobra, to już możemy zgasić, ponieważ jest widno. Godzina 9:30, pomimo tego, że jesień się zaczęła robić. Tutaj nie zamykam, bo po co? Już w sumie znam wszystkich sąsiadów tu dookoła, więc nie spodziewam się żadnych przygód. Dobra, to sobie może tak odczepię. Odczepię sobie. O. Bo nie wiem, jak będzie z podjeżdżaniem tutaj. Nie chcę się później gdzieś tutaj zaklinować. No. Dobra, to będzie już za blisko. Okej. Dobra, i ją sobie podłączymy na wszelki wypadek. Dobra, idzie. Bardziej już nie podjadę. Teraz sobie. Teraz ciągnik okaże się, że rozwalę. Musi być. No musi być, musi być. Musi pasować, bo słuchajcie, tak, no praktycznie na siodło. Dobra, tak. I teraz zawrotka. Zawrotka. Słuchajcie, mam pytanie do farmerów. Do wszelakich farmerów w najbliższej okolicy. Mam tutaj taki silos. Widzicie ten na końcu z napisem Agravis? Tam z tyłu Agravis taki. On ma, słuchajcie, tu masz Agravis, tutaj coś może lecieć, a tutaj mamy do chowania. Tyle, że wczoraj tu był, o jest, taki, zobaczcie, biały taki proszek. Wytłumaczcie mi, bo ja się nie znam, co to jest i do czego to służy. Jeżeli ktoś wie, sekcja komentarzy, do czego służy, do czego tutaj jest, co ja z tym powinienem zrobić, bo ja nie wiem, do jasnej cholerci, nie wiem, nie znam się i mam ogromny problem. Słuchajcie, stoi mi coś na farmie, a ja nie wiem, co to jest. No to jak tak może być? Jak tak może być, że ja nie wiem? Dobra, jakoś sobie pojedziemy. Bo 35 będziemy się trzymali ładnie przepisów.
Pojedziemy sobie betonem, nawet możemy sobie do 30 zwolnić, żeby nam nie stała się krzywda, żebyśmy gdzieś nie zjechali. Słuchajcie, trawa jak nie rosła, tak nie rośnie. Jak na razie. Jeżeli chodzi o pole, które kupiłem ostatnio, no to jak widzicie 25 na mapie wygląda tak jak wyglądało, ale jeżeli chodzi o to, co tam zostało zrobione, no to już jest posiana trawa, już jest tam wszystko wyrównane, jeżeli chodzi o nawożenie. No i ogólnie tam wszystko powinno już tam dojrzewać, tak? No niestety nie dojrzewa, nie wiem, przed zimą nie dojrzewa, czy w ogóle nie będzie dojrzewać, nie mam, słuchajcie, pojęcia. No nie chcę, nie chcę, no to nie chcę, no to zmuszał nie będę, tak? Zmuszał nie będę, trudno. Dobra. Słuchajcie, chciałbym was przywitać w takim razie w miejscu, w którym będziemy się spotykali częściej, ponieważ jesteśmy dokładnie w pięknym, urodziwym miejscu, czyli w mojej tutaj hodowli owiec. Owiec, słuchajcie, owiec, jak najbardziej owiec. Woda jest już dostarczona, jak widzicie stoi cysterna, zakupiona wczoraj, taki pomysł miałem, stwierdziłem, a spróbuję, zobaczę jak z tą trawą, najwyżej mi poumierają te owce, kupię sobie dwie i zobaczę czy przeżyją zimę, a na razie wyładujmy im, żeby miały pełno żarcia. No co jest? O Jezu, nie ten guzik, słuchajcie, nie ten guzik. Tutaj mam, o, ja miałem to, o, zmienić na wyładunek. Nie wiem, czy ja to mogę zrobić, czy nie mogę tego zrobić. Kurczę, no nie będę teraz zmieniał. Trawa jest tu przyjmowana? Trawa nie jest tu przyjmowana. Słuchajcie, to gdzie jest trawa przyjmowana? Może tak, przejdźmy do zwierząt. Futerkowych czy innych. Owce. Czystość, woda, siano, trawa. O, siano! Od kiedy siano? Trzeba również słomy i czystego miejsca karmienia. Pasza mieszana składa się z 100% trawa, siano. Pasza mieszana, siano, trawa. Czyli one albo siano, albo trawę jedzą. Czyli w sumie, no można powiedzieć, tak, siano. Dobra. I gdzie ja mam to rozładować w takim razie? Dobra, zgaśmy tego kombajna. Powiem wam tak, jeśli nie tutaj, bo tu weszła mi woda, to pozostaje to. Bo tutaj to, żem ja nic nie widział innego. Co to robi? Pyk, 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 pyk. Coś się dzieje. Wow, dzieje się, słuchajcie. Widoki na przyszłość. Perspektywa się dla nich poprawiła. Tylko po co to? No pięknie będzie, pięknie. Pięknie będzie. To możemy zamykać? A, bo to ten guzik. Tak? Tak, ten niebieski. Niebieski taki granatowy. No dobra, to co? To próbujemy wjechać w takim razie tutaj, nie wiem gdzie, tą trawę złapać i im dać, no bo co ja zrobię, biedny? Jak tam wchodzi woda, no to gdzie ja trawę dam? Chyba, że ja nie umiem zrzucić, no ale słuchajcie, i rozładuj, no.
No dobrze było, no. Zatrudnij pracownika i co ten pracownik tu zrobi? I co pracownik zrobił? Rozłożył i... Tyle? Zatrudnij pracownika. Tutaj mogę sobie posterować moją piękną przyczepką, żeby nam tutaj ładnie i równo obciążała. I co, i tyle? A kij z tym. Składam. Okej. I robimy pierwszy manewr taki, że wjedziemy sobie tutaj. O. Na razie nie mamy żadnych palet, żebyśmy je mogli wozić do skupu. Więc wykorzystamy sobie to miejsce na zmagazynowanie naszego sprzętu. Dobra, ok. I sobie odłączymy. Niech sobie tutaj kosiarka leży. Dobra. Teraz mnie tu powykrzywia, coś czuję. Ciekawe, czy to też dałoby radę ściąć. Ja to już bym ściął wszystko, słuchajcie. Dostałem manii cięcia. Jakbyście słyszeli, że w jakimś urzędzie pracy szukają kogoś do koszenia, to ja się zgłaszam. Moje owce będą potrzebowały trawy, więc jak coś, to ja się zgłaszam. Słuchajcie, ja zawsze mogę jeszcze tutaj sobie postawić jakąś chatkę, na przykład taką na sprzęt czy palety. Zobaczcie, obiekty. Mała wiata na pojazdy. Mały bruk. Dobry byłby, 9000. To już za duże, to za duże. No tu mam na siano i to jest, słuchajcie, nieprzemakalne. Przystosowane do tego, żeby było nieprzemakalne. Na oczywiście tutaj do uporządkowania na bele i na inne rzeczy. Ale najpierw, słuchajcie, takie coś małego. Małego. Wow, to jest małe? To jest małe? Nie no, bez jaj, to ja takich to, to ja przestrzeni, to ja nie mam, żeby takie małe rzeczy stawiać, a to? O, to już prędzej, słuchajcie. To już prędzej. Tylko ja widzę, że ja coś nie bardzo to mogę umieścić, tak? Tak, tutaj sobie umieszczę. Gdzieś jeszcze? Jest tak, że chcę to przekrzywić. Ja myślę, że jakby się dobrze ustawiło, to tutaj mógłbym sobie to postawić, tylko nie wiem, jak się to umieszcza. Jak się tym steruje, może tak? Może tak? Nic to nie daje. Cały czas, słuchajcie, ja się obracam, a to jest pod skosem. A to jest pod skosem. No nie daje rady. Dobra, słuchajcie, zastanowię się nad tym później, bo szkoda mi na to czasu, ale taka wiata tutaj na pojazdy by się przydała, bo ja myślę, że taka przyczepa samozbierająca mała, tutaj to byłby świetny pomysł. Dobra, zobaczmy, czy
Czy ja tutaj mogę rozładować? Jeszcze nie spokojnie. Oczywiście wjechałem cały w to. Nawet przez to przejechałem. I nie mogę tego tutaj rozładować. Tutaj rozumiem też nie. Pomimo, że mam rozładunek, to trawa nie jest tu przyjmowana. Dlatego, że wlałem wodę? Kurczę, no. To gdzie ja mam im dać tą trawę? Dobra, to jeszcze spróbujemy jeden sposób. Słuchajcie, wjedziemy w ten ciasny korytarzyk. Gdzie ja mam dać trawę? Niech ktoś mi pomoże. No słuchajcie, no bądźcie koledzy, no. Bądźcie koledzy farmerzy i pomóżcie koledze i powiedzcie, gdzie ja to mam oddać. Może ja się schowam do kabiny, bo tak to ja nigdy nie dam rady tam wjechać. O, no widzicie? Z kabiny to od razu. Od razu albo nie od razu. Za wcześnie powiedziałem te słowa. No, jeszcze troszkę. No nie, no nie będziemy się wpychać na, że tak powiem, na chama, tak? O Jezu. Dobra, okej, nie tak. To ja wjadę sobie inaczej. Jak nie tędy, to zawrócę i wjadę sobie tędy. Jej, jaki problem. Ale słuchajcie, naprawdę się dziwię, że ja tam nie mogę sobie tego rozładować. Tutaj widzę, że no w sumie też nie bardzo. Jest, czekajcie. I? Naprawdę poszło? Słuchajcie, a gdzie to poszło? Tutaj? Jaja jakieś. Dziwne. I co? To tutaj ma leżeć? Nie, no nie wierzę. Aż mi się nie chce wierzyć, słuchajcie. Czy ja właśnie umieściłem trawę na podłodze gdzieś tam przy tym? To jest to niby koryto wielkie? A w takim dużym tutaj to z kolei woda będzie, tak? Słuchajcie, chyba że tam przez to tam do środka wleciało. Dobra, teraz sobie troszkę wyminiemy tutaj i zaparkujemy z przodu. Oczywiście nie trafię za pierwszym razem. Bo jakby to miało być? Okej. Dobra. Troszkę do przodu damy. Okej. I ciebie chciałbym, że tak powiem, zostawić. No ciebie bym nie chciał zostawić. Ale sobie jeszcze przejdziemy. A im do wody wskoczyłem znowu.
No a tutaj pusto, kurde. Nie wiem, bo tu siano chyba trzeba. No słuchajcie, ciekawe czy mi tutaj nie zmoknie ta trawa. Ciężko powiedzieć. No i dobra. I oprócz tego, że tutaj mamy gotowe, bo mamy nalaną wodę. Siano, trawa, mamy wodę, czystość, no pięknie. Jak będzie trzeba, to posprzątam za pomocą tam, wiecie czego. Tej łychy mojej, bo to już mam. Wełna, następne zwierzęza. Szybkość mnożenia się, zdrowie, posiadane owce. No słuchajcie, pięknie. Tylko nie mamy owcy. No więc przelecimy się, słuchajcie, do skupu. I teraz tak, musimy sobie zamówić transport, ponieważ transport wychodzi taniej niż pożyczenie przyczepki. Chociaż to dziwne, ale słuchajcie, pożyczenie przyczepki jest droższe niż cały transport. Jajaj, no więc musimy sobie tędy pójść. Co tu się stało? Takie wywalone. Musimy sobie pójść. O, słuchajcie, o to mi chodziło. Agravis. Kto wie, do czego służy, niech napisze, bardzo proszę, będę wdzięczny. Dobra. Lecimy dalej. O Jezu, powiem wam, że... Przepraszam, śpiący jestem. Ciężka noc, niestety. Owca, 3400. Tylko ile ich kupić, żeby one mi wyżyły przez tą zimę? Może kupimy, słuchajcie, ile kupimy? Dwie? To by się nie nudziły? Trzy? Cztery? Pięć? To i tak wychodzi, słuchajcie, podróż taniej niż jakbym wypożyczył tą przyczepkę. Bo 2000 opłata wstępna za ten... za same owce. Dobra, słuchajcie, weźmiemy 5 na próbę. 17 tysięcy? O jest. No nic, odrobimy. Potwierdź. Czy na pewno chcesz dokonać zakupu 5 zwierząt? Chcę. Nowe zwierzęta. Wow, no jest. Dobra, okej. Zdrowie. 1%. A co, są chore? Czystość, 100%. Posiadane owce, 5. Szybkość mnożenia się, następne zwierzę, wełna. No pięknie, a my się tabem. Teraz możemy pięknie, słuchajcie, przenosić i obserwować naszą zwierzynę. Ło, be! Bue. Bue. Dobre. Fajne są łowce. Słuchajcie, no chyba zrobię sobie z nią zdjęcie. Bue. Uśmiech, uśmiech. Uśmiech. Hej, pyk. Uśmiech. Spójrz to wyżej. A nie chcę patrzeć wyżej. Ta patrzy wyżej. Hej! Hej! Spojrzysz wyżej? O, ta teraz patrzy wysoko. Hej! Spojrzysz tutaj? Nie! Yeah. Nie chcę, znowu mi ucieka, następna. Słuchajcie, może tą złapię. O, bo ta idzie tutaj. Nie, słuchajcie, one wszystkie na żarcie idą. Jo! Ale ją złapałem. Może tą jeszcze złapię. Słuchajcie, jak ja mam im zdjęcia robić? Wow. Dobra, ale spójrz tutaj. Doli. Ty będziesz Doli. Z czarnym łebkiem. Nazywam cię Doli. Doli, łebek w górę.
No, Doli. Doli. Aś tam Doli. Czy już mówiłem, że one są jakieś takie uparte? Pyk. To może przy jedzeniu. Podobno zdjęcia przy jedzeniu wychodzą kiepsko, ale... Jak już robimy, to już robimy. Kurczę, ale one mają głowę w betonie. O, pięknie. Dobra, teraz nie miały. Jakieś sobie zdjęcie wybierzemy. No to słuchajcie, pierwsze zwierzęta na farmie. Kto tu mi popisał? Ja ich złapię, im nogi z dupy powyrywam. Fajne są. Fajne. Fajne. Dobra owieczka, moja owieczka, dobra owieczka. A, to tak, a dupą do mnie. Tak trzeba się do nich odzywać. Dobra owieczka. Dobra owieczka. No mam nadzieję, że przeżyją, słuchajcie, przez zimę. Jak nie, no to 17 tysięcy, chciałem powiedzieć psu w dupę, ale może bardziej owcy w dupę wsadzone. Dobra. Było fajnie. Mamy prawie pełną przyczepę. Mamy prawie pełną cysternę z wodą. Na razie nie mamy żadnej potrzeby, żeby się zajmować. Więc lecimy pracować dalej. I słuchajcie, ja nie wiem, my to chyba już u tych sąsiadów nie popracujemy dzisiaj. Bo co ja się biorę za pracę u sąsiadów, to po prostu braknie czasu, wiecie? Braknie nam czasu. Cały czas. Jutro już ma padać śnieg, ja tak czekam na ten śnieg, ja mam nadzieję, że wy też. Teraz pytanie, czy będzie dzisiaj padał śnieg? No, będzie dzisiaj zima, czy nie będzie? Kto obstawia? Możecie robić zakłady. Jeszcze zanim obejrzane, to można zrobić zakłady. Śnieg będzie albo nie będzie. Będzie albo nie będzie. Będzie albo nie będzie. No, to kto jak obstawia? Słuchajcie, najpierw trzeba zarobić przed zimą na tym, na czym możemy zarobić. Czyli oczywiście polecimy sprzedać kiszonkę, tak? Nie ma pracy na polu, to będziemy pracować poza polem. Oczywiście podjedziemy tutaj, bo musimy umyć maszyny. A ja nie muszę tego robić teraz. Dobra, bo to jakoś tak dziwnie pojechałem. Tu sobie przyparkuję. To będzie, powinno być dobrze. Powinno być dobrze i powinienem ją sobie później umyć, tak? O, dobra. Jest ok. Świateł chyba nie było. Chyba nie, dobra. I teraz potrzebuję. Weź się zamknij se za mnie. Weź się otwórz se za mnie. Dobra. Cześć, minionek. A, minionek już był w tym. W domu. W domku już siedział. Dobra, a ja teraz potrzebuję... Ojej, co tu ja tu zrobiłem z tą łychą, słuchajcie. Co zem ja narobił z tą łychą? Tej łychy to ja teraz nie wezmę. Ni hu hu. Nie założę jej. Zobaczcie. Nawet jakbym na nią wskoczył i poskakał, to ona mi się teraz nie przychyli. Co ja z tym mógłbym zrobić?
No nic, słuchajcie, że tak powiem, niestety bywają i takie rzeczy na farmie, że coś nam nie wychodzi, ale wtedy trzeba sobie pozwolić pomóc. Czyli przejść dosłownie tutaj, do owiecy zajrzymy jeszcze później. Tak, ja stoję w tym miejscu, tutaj mam poustawiane moje rzeczy. Obok jakąś tam drugą rzecz. O, proszę, resetuj. Tak. O. I teraz. O, proszę. Proszę. Nawet nie muszę wszystkiego po kolei resetować, tylko wystarczyła jedna rzecz. No po prostu trzeba łopatkę odczepić, zanim się człowiek weźmie za jakieś tam inne rzeczy. Dobra. Okej. A to działa bez tego, że ręcznie? Dobra, żebym ja tym nie wadził przypadkiem. Tak? I gazu. A, słuchajcie, bo to też dosyć ważna rzecz, żeby właśnie brać sobie przeciwwagę, że w momencie kiedy potrzebujemy, to żeby brać przeciwwagę. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Oczywiście za daleko. Chodź, minion. Pojedziesz ze mną. Zabiorę cię na przejażdżkę. O Jezu, wygląda jakby krzyczał, że ratujcie mnie, on mnie porwał. Ale fajny jest, co? Słodziak. Jestem nienormalny. Dobra. Okej. Może wezmę sobie trochę wyżej. Dobra, działa. Tak, wystarczy. Okej. No to paliwo jest, możemy polecieć na farmę. Oczywiście nie opłaca się latać z takimi prędkościami. Słuchajcie, ja sobie na spokojnie 30 na godzinę, tak żeby na spokojnie wchodzić w zakręty. W tym momencie Ctrl F niepotrzebny mi tam wszystkie jakieś tam pierdołki, nie pierdołki. Ja muszę się skupić na jeździe. To chyba nic nie jeździ. Słuchajcie, nic tutaj nie widziałem. Nic się nie zapuszcza w te małe uliczki, albo po prostu są rzadziej odwiedzane. I przyjmijmy, że są rzadziej odwiedzane po prostu. Najgorsze, że ta trawa nie rośnie. Słuchajcie, ja nie wiem, co z tą trawą. Czy ona wyrośnie po tej zimie, czy nie? Czy to nie za dużo roboty z tym sianiem i tak dalej? Ale przynajmniej trawę zetnę, to będę miał sianko.
A rzodkiew oleistą, jakbym posadził, to co ja będę miał? No, w sumie będę miał jednorazową przyjemność z tego, że mogę sobie znaczy mieć nie za ten, tylko mogę mieć pole. Nawiezione, jeden raz. Dobra, słuchajcie, teraz zaczniemy ostrą robotę. O, tak. I w dół. O, i mniej więcej, słuchajcie, na tej wysokości. I trzeba się przyzwyczaić, że niestety, ale nie da się do końca załadować. Nie da się na 100%. Mam nadzieję, że teraz to już tutaj jest pusto. Bo ostatnio jak jeździłem, to było pełno. Dobra, a ja muszę zarobić troszkę pieniążków. Czyli trzeba troszkę pozgarniać, co tu nasze. Trochę sobie z tym niezgrabnie poradziłem, ale przynajmniej, słuchajcie, z filtraka jest taka ulga, że łatwo się steruje i ogląda do tyłu. To jest naprawdę duża sprawa, jeśli chodzi o farminga, ponieważ łatwo jest się odwrócić, co jest naprawdę niezbędne przy farmieniu. Dobra, teraz sobie tutaj podjedziemy. Dobra. No niestety, robota trochę monotonna, trochę nudnawa, no ale ktoś to musi przed zimą zrobić. Czyli jeśli chcecie zobaczyć zimę, no to ktoś musi tą robotę wykonać. Nie ma możliwości, żeby było inaczej. Kurde, już mnie łapie sen, naprawdę. Maria, spanie po 2 godziny czy po 1,5 godziny dziennie, to jest naprawdę bardzo, bardzo zły pomysł. Dobra, jest następny. O, człowiek niedospany, powiem wam, że nie nadaje się do życia. Nie nadaje się. Podobno praca. O Jezu, chciałem powiedzieć, leczy kaca, ale ja nie mam kaca. No dobra, niech będzie uszlachetny. Czy cokolwiek innego. W każdym razie ja bym poszedł spać. Czegokolwiek, przepraszam was, czegokolwiek nie robi praca, to ja bym poszedł spać. No Jezu, tak bym dużo dał, żeby się wyspać tak porządnie. Trzeba po tych lekach po prostu, jakaś taka bezsenność, w ogóle nie wiem. Spać nie mogę. Za bardzo to w ogóle jakoś tak nic nie mogę. Dobra, coś się pojawiło. Tutaj sobie zgarniemy. Tu sobie zgarniemy, tu sobie zgarniemy. Dobra.
I teraz tutaj. Zjada ostatki. Ten jest piękny i gładki. Kurczę, kochani widzowie, naprawdę przydałoby się łóżko. Czy ktoś jest w stanie pożyczyć kawałek łóżka miłemu farmerowi? Na trochę, na godzinkę położę się i będzie. Usprawię. Później schodzę. Nie wysypuj się. Zobaczmy, co z tego mi tu wyszło. Tam trochę zostało, tam trochę zostało. Dobra, nie jest tak źle. O Jezu, jak na zbieranie, to powiem wam, że no nie była to najlepsza opcja. No ale przed zimą no trzeba zrobić, tak? Kurczę, słuchajcie, jak ten czas leci. My tu zima, zima, a tu już zrobiło się godzina 6 minut nagrania. Jezu, ja jeszcze nic nie zrobiłem. Słuchajcie, jak ja się wezmę czasami tutaj za robotę, to to można przez dzień siedzieć. To można przez dzień siedzieć i praktycznie nic nie zrobić. Jakaś muzyka by się przydała. Słuchajcie, weźmiemy sobie... Nie to! Muzyka nas trochę ożywi, żebyśmy nie zasnęli. Ale nie taka. Słuchajcie, nie taka. Nie to elektro... Kontry. A dajmy... Nie. Nie. No niech będzie. Przyjemny rytm. O, słuchajcie. W drugą stronę. Dobra. Jeszcze gdzieś? Wszystko. Chyba. Wszystko czysto. Kurczę, jaka fajna ta muza. Idziemy sobie i odkryjemy naszego silosa. Ale kiszonki! Zobaczcie, jakie połacie. No, to chociaż słuchajcie, to czego nie było w Farmingu 15, to radio w pojeździe. Mam nadzieję, że mi YouTube nie zbanują tego. O, słuchajcie, jak to będzie fajnie nakładać, zobaczcie. Podjeżdżam i ładuję i posprawię. Później dojeżdżam, pyk i... Wyładowane. Dobra.
poszło. A jak na razie, słuchajcie, idzie całkiem nieźle, co? Oj, chyba przez to zmęczenie taki dzisiaj jestem zupełnie nieczynny. Jak będziecie, słuchajcie, otwierać swoje farmy i będziecie chcieli coś zrobić, pamiętajcie, rozpiszcie sobie na początek jakieś cele. Co chcecie zrobić w pierwszej kolejności, co chcecie zrobić w drugiej, bo to was jakoś tak będzie prowadziło krok po kroku. Jak zaczniecie jakoś chaotycznie tę maszynę kupować, bo na przykład ta wam się spodoba, tamta się nie spodoba, typu mógłbym mieć, nie wiem, dwa nowe pługi czy siewniki, albo większy siewnik, o, na przykład, ale mi to niepotrzebne, póki cały park jest taki mały. No więc słuchajcie, decydujemy się wtedy na coś zupełnie innego. Możemy bardzo ciekawie wydać nasze oszczędności. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. No nic. Ale muzyka coś średnia. This is DJ Cut. Nie, następna. O, to było lepsze. Przynajmniej mam nadzieję, bo dzisiaj zasypiam przy wszystkim. Która piosenka mnie dosłownie postawi na nogi, to o złocie. O złocie, tym brązowym złotem kiszonku. No się zastanawiam, ile tam jeszcze tego zostało. Nic, zaraz zobaczymy. 10:14. Słuchajcie, ustawimy sobie może na 15. Jeszcze zobaczę, ile tutaj weszło teraz. 19, a tu chyba 20 wchodzi. Czyli cały czas przypływu kasy nie będzie. No trudno. Ej. Ciężko się skupić, kurczę. Tak mi jakoś głowa boli. No ale nic, pracować trzeba. Dobra. Biorę się dalej do pracy. No dobra, działamy dalej, słuchajcie, bo trochę nam się śpieszy. Musimy to wszystko zrobić, zanim przyjdzie, że tak powiem, zima, ponieważ boję się, że zima może nam tutaj troszkę poniszczyć te wszystkie rzeczy. A byłoby niedobrze. Zastanawiam się, czy ewentualnie, jeżeli nam coś nie wejdzie tutaj,
to nie powinniśmy tego przerzucić do przyczepy. No bo jak nam to pokryje śniegiem, to może nam to wszystko albo zamięknąć, albo pousychać, nie wiem. Zastanawiam się nad tym. No ale może uda nam się to zapakować. Dobra. Okej, tutaj troszkę zabrałem. Słuchajcie, strasznie niewyspany jestem. Strasznie niestety leczenie mnie męczy. A raczej bezsenność spowodowana morfiną. Jestem zmęczony, ale niestety nie mogę zasnąć. Jak próbuję zasnąć, to mnie wybudza co chwila. Więc jest to po prostu jakiś koszmar. Słuchajcie, od 2 dni to ja spałem, nie wiem, może w dzień, wczoraj z 2 godziny bym było wszystkiego. No i dzisiaj mi się udało z 1,5. Jestem po prostu zmęczony i ledwo funkcjonuję, więc jakby ktoś miał jeszcze jakieś pretensje odnośnie tego, że jakoś wolno mówię, albo źle mówię, albo się mylę, no to ja to wszystko zwalę właśnie na... no na to, że po prostu nie daję rady. Dobra. Mam nadzieję, że za tą muzyczkę, która leciała, to mi YouTube nie zablokuje tego odcinka. Chociaż ja i tak nie zarabiam na odcinkach, więc może by nie było tak źle. Oczywiście też chciałbym, żeby tutaj to wszystko udało się pozgarniać. No bo szkoda. Pieniądze się przydadzą, żeby w ogóle zimę przeżyć. Przy 40 tysiącach nie powinienem mieć problemu przez 3 dni. Zresztą pewnie coś tam dałoby się u sąsiadów zarobić. Nie wiem, czy na odśnieżaniu, czy na czym. Zobaczymy w ogóle, co będzie do roboty w zimę. Tak mnie ciekawi ta zima i to, co będzie się działo, że może jednak jakoś wytrzymam. Jak widzicie, powoli się uszczuplają zapasy tutaj, więc tragedii nie ma. Musimy sobie zawsze przygotowywać jakąś robotę na tą jesień, czy na wiosnę, bo po prostu no bez roboty no to by było ciężko, tak? Dopóki nie ma zwierząt i nie trzeba się nimi zajmować, no to w sumie dużo obowiązków nie mamy, no ale trzeba sobie choć trochę ich tutaj zapewnić. Ej, słuchajcie, tak mnie wciąga ten farming, ja nie wiem. Ostatnio jakoś tak, jak siądę, to więcej... Dobra, siądę. Więcej potrafi mnie wciągnąć niż, powiem wam, nie jeden symulator. Chociaż nie te symulatory, które obecnie u mnie funkcjonują, czyli właśnie ostatnio Train Simulator, tylko że tamto się trochę jeszcze uczę. OMSI, gdzie przygotowuję dla was taki dosyć obszerny odcinek z obsługi OMSI. No to powiem wam, że farma to jest jedna z najprzyjemniejszych po prostu produkcji. Dziwi mnie jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, bodajże 15 marca ma wyjść nowy dodatek do Farminga 17. I to mnie trochę dziwi, ponieważ mamy 18 rok, czyli powinna wyjść farma z numerem 19 już praktycznie za chwilkę.
A oni nam tutaj dają kolejny dodatek do 17. Teraz pytanie. Zastanawiam się, jak wy uważacie. Czy oni nam to dają po to, żeby troszkę jeszcze pieniędzy na 17 od nas wyciągnąć, zanim zaczniemy grać w 19? Czy o co kaman, bo nie do końca rozumiem. Nie do końca rozumiem, skąd się bierze taki nagle taka chęć jeszcze złapania w ostatniej chwili jeszcze odrobiny tego. No tych pieniędzy z tego farminga, tak? No bo jednak dodatki to słuchajcie w cenach takich, że no trochę trzeba za tego farminga zapłacić, za dodatki też po 30-40 zł, więc no, porównując jakieś tam inne dodatki do innych gier typu OMSI czy właśnie Train Simulator, no to nie jest to dużo, ale zawsze jest, tak? Dobra, okej. I lecimy z tym. Nudna robota, co? Akurat robota na ciężki poranek i na niewyspanie. No ale na to już nic nie poradzę. Taka robota jest, to tak trzeba pracować. Tutaj idealnie się wbijamy, po prostu wybieramy wszystko, a już niedużo zostało. Jeszcze kilka kursów i niedługo zakupimy sobie większy ten ładowacz. Wtedy w ogóle będziemy mieli luks. Naprawdę dużo szybciej będzie szło. Ładowacz jednak bardzo, bardzo ważna rzecz. A też słuchajcie, chyba zapoluję na te ładowacze, które są takie troszkę mniejsze. Wiecie o co chodzi? O te całe bobkaty. Tak, myślę, że to by mogło być całkiem dobre. Że to by mogło być całkiem dobre. Zobaczmy, ile tutaj mamy. 92. To zamiast to wysypać niechcący, to ja to już wywiozę. Dobra. Leć. Póki co nam jeszcze przyjmuje. 36 pokazuje na tym. Nie wiem, czy nam wszystko przyjmie. Jak nam wszystkiego nie przyjmie, to słuchajcie, ta resztka, która zostanie, to najwyżej zostanie i będziemy patrzeć sobie, co z nią się będzie działo przez zimę. Czy będziemy mogli ją nałożyć sobie, czy nie. Czy całkowicie nie, czy coś tam się uda jeszcze. No to zobaczymy. O, dobra, i dobra. Więcej i tak nie wrzucę. I ja z niecierpliwością czekam. Kiedy będzie końcówka? 50 tysięcy mamy, chociaż zakupy zrobiliśmy całkiem spore, słuchajcie, bo jednak trochę tam rzeczy trzeba było kupić. Tak. No na przykład ta cysterna trzeba było kupić. Trzeba było kupić do tego, żeby owce zacząć hodować. Co trzeba było kupić? Owce!
No też nie było. Też nie było jakoś super tanio. Ale jeżeli nam przetrwają te owce, no to ja się postaram, żebyśmy trochę więcej pieniędzy w nie zainwestowali. Na przykład, nie wiem, troszkę więcej gotówki. O, dobra. Ładuj. Dobra. I słuchajcie, naprawdę już niedużo, jeszcze dwa razy albo raz i będzie po sprawie. Pięknie. Z całego pola wejdzie. Ale więcej niż 50 tam 2-3 tysiące nie będzie. Chociaż uważam, że to i tak jest całkiem niezły wynik. Ponieważ nie mogę poświęcać tyle czasu, ile bym chciał. A jednak trzeba pamiętać, że samo się nie zrobi. Patrzmy, ile tutaj. No to już zupełnie resztka. To już pójdzie na raz. I jeszcze tam zebrać. Pięknie jeszcze weszło. Dobra. Zgarnąłem wszystko. Patrzcie, wszystko zgarnąłem. To już do końca poszło wtedy. Jak zgarniałem tam, to tu już poszło do końca. No i super, słuchajcie, skończyliśmy. Skończyliśmy ładować. Dla mnie jest super. Dobra. Bierzemy łopatę w górę. Wystarczająco, żeby wrócić. No, słuchajcie, zobaczcie, jak jesień wygląda. Pozapalane już światła i taki ponury dzień, że słońce, które gdzieś tam się przebija, ale nie do końca, 13:52, a tutaj cały czas tak ciemnawo. Możemy sobie nawet światła zapalić jadąc. Dobra, słuchajcie, weźmiemy dzień na 30:60, ponieważ już byśmy chcieli się pozbyć tego dnia. Nie ma co dłużej czekać. O, jaka brama, ja bym tam nie chciał wpaść. Dobra. I jedziemy z powrotem. Trzeba zrobić porządek. Poodstawiać maszyny. A jeszcze zajrzymy po drodze na pole. Zobaczymy, co na polach się dzieje. I sobie ocenimy, jak to wszystko wygląda. Powinno być dobrze, słuchajcie. Może ja sobie tyłem wiatr. Tyłem sobie wiadę. No jak widzicie, nic specjalnego się nie dzieje. Nic specjalnego się nie dzieje. Nawet nie widać, żeby nam ta trawa kiełkowała. Słuchajcie, 33% nawiezienia, 0%, nic nam się więcej tu nie pojawia. No to trudno, ale pogoda paskudna. Chłodno, niemiło, ale co się dziwić, zaraz zima. Dobra, trzeba pochować maszyny.
Jak ja patrzyłem ostatnio, słuchajcie, 4 dni do przeglądu, bo o tym też trzeba pamiętać. Za 4 dni lub 16 roboczo godzin. Więc sobie weźmiemy i troszkę, no trzeba będzie te maszyny na pewno troszkę odświeżyć. No ale to z czasem, tak? Pytanie, czy mamy jeszcze czas na to, żeby cokolwiek tutaj zadziałać? W sensie, nie wiem, mycie, nie mycie, jakieś inne rzeczy. Jeszcze trochę czasu się znajdzie. Słuchajcie, drzewa jak najbardziej widać, że to już końcóweczka. Fajne takie wszystko pomarańczowe się zrobiło. Wygląda, powiem szczerze, naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Dobra, umyjemy sprzęcik, umyjemy minionka, bo się pobrudził chłopak. Nie wiem, czemu ty, minion, się brudzisz, no ale się brudzisz. Słuchajcie, już idzie ku zachodowi. Zaraz będzie... no już ciemno. Ja może troszkę jednak spowolnię ten czas. Podałem na 120. A przecież nie będziemy tych maszyn chować o północy, tak? Może jeszcze jakiś sąsiad potrzebuje coś do roboty, tylko jedyne co, to nam po prostu nie starczy czasu na to wszystko. Ale może jednak. Słuchajcie, ciągnik na farmie. Może zrobimy inaczej, może zrobimy sobie w takim razie jeszcze zdjęcie, słuchajcie, bo zaraz nam ucieknie ta... ten piękny krajobraz. O, słuchajcie, o, taki będzie na odcinek, jeżeli nam się nie uda. Pięknie. To zrobimy sobie coś takiego. Będzie kolejna foto. Okej. Okay. No i co? I myjemy, tak? Tutaj musi być dobrze wszystko umyte po tym kiszące. No, zrobiło się już całkowicie ciemno. A może naprawdę trochę zwolnię, bo dałem czadu. No, ostatni dzień, jak widzicie, poleciał mi już bardzo szybko, ponieważ ja też jestem zniecierpliwiony. Ja też jestem zniecierpliwiony, tak jak wy. I czekam na to, kiedy w końcu będziemy mieli naszą upragnioną zimę. No i chyba się doczekamy, słuchajcie, w końcu. Dobra, tej samej głupoty nie powtórzymy, więc no, najpierw odłożymy łychę. Może ja się troszkę jednak odsunę. I sobie wyjrzę z zewnątrz. I teraz tak, łycha tak, 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 nie, tak, tak. Tak, tak. Dobra. Teraz do tyłu i tu. Nie, tutaj już muszę wyciąć. No oczywiście nie to. Dobra. Pięknie stoi. I słuchajcie, wózek trzeba odparkować. 20:20. Jeszcze zobaczymy owce, co owce robią, słuchajcie. Co my mamy u owc? Zdrowie 5, czystość 82%. To jeszcze przed nocą zajrzymy i zobaczymy, jak to najwyżej od rana będziemy coś tam działać. Ale na razie trzeba się, że tak powiem, kłaść, tak?
Na razie trzeba się kłaść. Dobra. Światełka. Dobra, okej. A żeby było, słuchajcie, widniej. Tu gdzie wjeżdżamy. Tu sobie zamkniemy. Tu sobie otworzymy. Hej, co jest? Ja nie chciałem tego zamykać. Dobra, tam też jakoś światło jeszcze się świeci. Okej. Weźmiemy sobie tylko robocze, bo to w sumie najważniejsze te światła. Dobra. Okej. Tu. Pięknie ustawione traktory. Słuchajcie, będzie też trzeba zainwestować w kolejny traktor. Potrzebne nam coś naprawdę mocnego. Dobra. Piątka, szóstka i silnik. No i dobra. I teraz możemy zgasić światło i zamknąć drzwi. Dobra, to teraz jeszcze po całym dniu zajrzymy do kurek. Jak to dobry gospodarz, trzeba pozbierać jajeczka, żeby było na śniadanko na jutro. Dobra. Wszystko? Wszystko. Ty, nie wychodź! Dobra, zamkniemy, żeby nam nie pouciekały. No i co, słuchajcie, to wszystko, tak? To wszystko, jeżeli chodzi o tą porę roku, czyli jesień. Aha. Ła, zostawiłem z minionkiem. Dobra, zamkniemy na razie. Zamkniemy na razie, żeby nam tu nikt nic nie grzebał. Okej, i spojrzymy sobie jeszcze do naszych zwierzaków. Proponuję na to pole odwiedź. Fajnie, w końcu słychać tutaj owce. Dźwięki super. No, owieczki są. O, trochę porozrzucały. No nieładnie. Słuchajcie, tutaj mamy taką kratę, ale gdzie my mamy światło? Światło musi być gdzieś. Gdzie jest światło? Łowiec. Jest tu gdzieś światło? No mamy nad nimi lampy, ale nigdzie nie widzę przełącznika. Słuchajcie, światło, światło. Reset. Może to? Nie, to jest krata. To jest krata. I nam się usuwa w dół. Gdzie my mamy światło? Tam jest światło? Nie ma światła. Tutaj gdzieś? Nie ma światła. Słuchajcie, tutaj mamy światło. O! Pięknie. I już nie musimy z latarką chodzić. No i to jest chyba ta czystość, tak? To jest chyba ta czystość, która nam pozwala określić. Szybkość mnożenia się na razie jest 0, znaczy nic nie pokazuje, następne zwierzęta za nic nie pokazuje, wełna też 0%. Za to, słuchajcie, czystość spadła, woda spadła i siano, trawa też odrobinę spadły. Słuchajcie, widzę, że woda będzie chyba częściej. Woda będzie częściej szła. Gdzie my tu będziemy na pewno mieli coś do roboty? Tutaj nic, bo tutaj po prostu żadnego jakiegoś obornika nie mamy. No nie wygląda, żeby coś tutaj było jeszcze do roboty. Słuchajcie, obornik raczej
Nie, jedyne co, no to posprzątać na tym. Posprzątać tutaj i to wszystko. Czyli tutaj przejechać szuflą i tyle. Nic więcej nie będzie. No bo tutaj to jest obornik, obornik płynny, a tu to tylko wełna, ale na razie nie chce im się nic produkować, więc one prawdopodobnie na jesieni nie produkują po prostu. One będą produkowały tylko w określonym czasie. A jaki to będzie czas? Słuchajcie, to możemy też sobie bez problemu przeczytać w pomocy. Podstawy rolnictwa. Na samym końcu mamy season i mamy też pomocnik zwierzęta. Zwierzęta rozmnażają się tylko w określonych sezonach. Świnie będą rozmnażać się wiosną i jesienią, owce tylko wiosną, a krowy latem. No to zobaczcie, do wiosny to już niedługo. Gdy nie będą miały, zwierzęta będą zdychać, gdy nie będą miały jedzenia lub wody. Funkcjonalność ta jest wyłączona na łatwym poziomie trudności gry, ale nie u nas. Produkcja zwierzęca została zmieniona na bardziej realistyczną. Wszystkie zwierzęta będą piły więcej wody latem niż zimą. Krowy i świnie potrzebują więcej ścielenia słomą w zimie. Maksymalna pojemność kory została zredukowana z 6 do 3 dni. Aha, ale nie ma. Produkcja jest. Produkcja mleka i wełny zależy od sezonu. Wełna produkowana jest tylko wiosną i latem, czyli zobaczcie, mamy jesień, w ogóle nie będzie mniej wełny. Mleko jest produkowane przez cały rok, ale produkcja jest zwiększana zimą i wiosną. Ponieważ zimą nie ma możliwości karmienia trawą, zmniejszyłoby to wydajność krów do co najmniej 80%. Rozumiem. Mod Season kompensuje brak trawy w tym czasie poprzez zwiększenie produkcji mleka. Zimą i wiosną. Dobra. Nastała zima i zwierzęta potrzebują większej uwagi. Ziemia będzie zamarznięta i nie można pracować na polach. To czas pracy w lesie i odśnieżania. Okej. Zobaczcie, kasa poleciała. Dobrze, że trochę zarobiliśmy. Tak. Kasa nam poleciała. Nie widać, żeby było jakoś strasznie śnieżnie. No ale przyspieszymy sobie trochę ten czas. I na takim przyspieszonym będziemy sobie wracać. W lesie na razie nie mamy nic do roboty. Za to u zwierząt posprzątamy dosłownie z samego rana. Spojrzymy jeszcze na. Możemy spojrzeć na nasze pola. Słuchajcie, ze względu na to, że te nasze pola. Patrzcie! Trawa! W końcu jest trawa. Możemy ją chyba nawieść. Trzeba będzie spróbować. Słuchajcie, to jest najlepsza okazja do tego, żeby nawieść trawę. Pojawiło nam się. Więc będziemy mogli naprawdę rewelacyjnie podejść teraz do tej trawy, tak? No niestety w zimę ona będzie zresetowana, więc nic z tego nie otrzymamy. Słuchajcie, po drodze mamy jeszcze jedno pole, bo możemy wrócić sobie koło krów. Dobra. Kto się już orientuje w tej mapie? Kto się orientuje, a kto jeszcze nie? Dobra, przejdźmy. Słuchajcie, pole numer 40. Jak widzicie, pięknie zatrawione. Zatrawione, troszkę się odróżnia, ale niedużo. No więc będziemy mieli dużo, dużo trawy do wykoszenia. Mam nadzieję, że kilkukrotnie i będziemy robili to w miarę często. Jak widzicie, zima zrobiło się 0 stopni. O! Zaczął padać śnieg. Słuchajcie, mamy śnieg. Mamy śnieg w końcu. Zima, zima, zima. Pada, pada śnieg. No i super.
Super, co tu mamy? Jezu, myślałem, że już kałuża jakaś. Jakiej zawieje. Kurczę, ja powinienem jakieś paltko założyć, bo wyszedłem jeszcze wiosną, a wracam już zimą. Zobaczymy, czy coś będzie trzeba odśnieżać. Nie. Ty się zamknij. To ja tylko to chciałem. Dobra. Śmieci leżą już tyle czasu. Słuchajcie... no. Tutaj jajeczka następne. Pięknie. No oczywiście zima, no to tak jak widzicie... no bardzo, bardzo ciekawie zrobiony no, efekt śniegu, tak? Kurki na zewnątrz, tak czy inaczej. A ja co? A ja mogę tylko zdjęcie zrobić, tak? Mojego gospodarstwa. Po prostu zimą. Może nie tutaj, może przejdziemy sobie jeszcze gdzieś tam. O! Albo rzeczywiście na przykład tutaj zrobimy sobie... A, już śnieżek nie pada. Koniec śniegu. Niestety, słuchajcie, nie napadało go tyle, żeby trzeba było cokolwiek odgarniać. To były jakieś chwilowe opady. Wow! A jednak... Słuchajcie, wracamy do jedyneczki. Czy wy to widzicie? Słyszycie? Nie mamy śniegu na maszynach. Maszyny są schowane, śniegu na maszynach nie ma. Posprawdzajmy, czy aby na pewno wszędzie. Tak, maszyny nie są zaśnieżone. Ale, słuchajcie, przyszła prawdziwa zima. Jeszcze... Nie, no rewelacja z tym śniegiem tutaj. Wow, słuchajcie, tutaj nam coś przechodzi ten śnieg. Bo tu nam coś pospadało. Ale najważniejsze, że na maszynach nic nie ma. Dobra. No i jak widzicie, tutaj ten... ta przyczepa, którą kupiłem, taka typowa do przewozu, zrobiona z desek, dwie ośki i to tyle. Słuchajcie, pięknie to wygląda. Nie wiem jak na polach. Chyba, że po prostu zrobimy sobie może z drugiej strony zdjęcie, bo tam jest wschód. Ale nam tu ładnie wysypało. O! Słuchajcie... Nie wiem, czy to będzie ok. Ale może właśnie to zdjęcie powinno znaleźć się na okładce tego akurat tego odcinka, co? Może nawet tak? Co? Tutaj sobie przykucniemy i zrobimy tak albo tak. Ja to lubię, słuchajcie, te z dołu zdjęcia. Mi się one najbardziej podobają. O, nie przeszkadza mi, że tak. Możemy sobie zrobić coś takiego. Dobra, to robimy. Print screen. Pięknie. Zdjęcie zrobione. Ok. To co? To jeszcze przejdziemy się raz na pole? Chcecie? Na pole 31. Odwiedź. Zobaczmy, jak wyglądają nasze pola. Pola przykryte śniegiem. Jak najbardziej. Nic się tutaj dziać nie będzie. Trawka jest schowana pod śniegiem. No i przejdźmy się jeszcze może do naszych... zwierzaków, jak sobie radzą w tą pogodę. Owieczki moje. A, chodzą, szukają tutaj w śniegu. Tu im brakuje. Tu zrobiło się czysto, o dziwo. Słuchajcie, była trawa i nie ma trawy.
To co ja mam z tą czystością zrobić, bo nie bardzo rozumiem. Zwierzęta, słuchajcie, czystość 92%. Nie wiem, jak dla mnie to wszystko super. Zdrowie 11%. Czyli źle? Zobaczymy. Zobaczymy. No na razie, słuchajcie, maszyny stoją. Tutaj wszystko jest przykryte. Tam trochę śniegu wychodzi gdzieś. Jakieś tam nieszczelności. No i tyle. Woda o dziwo nie zamarzła, więc sobie będą piły taką zimną. No i to tyle, słuchajcie, to tyle. Tak właśnie wygląda zima w Farming Simulator 17 z modem Season, tak? No. No i super. W następnym odcinku pokażę wam, albo i nie, zobaczymy, jak to szybko nadejdzie, jak szybko pozbędę się tej zimy. Jak się odśnieżę, ale to myślę, że słuchajcie, pług i po prostu chwila roboty i po sprawie. Dobra. Tutaj też jakieś jeszcze resztki. No, niech będzie, że jest tak. Na pewno dźwięki chodzenia są genialne. Dobra, bo ja jestem już spóźniony. I tutaj sobie zakończymy, patrząc na nasze piękne owieczki. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. No. I zobaczymy, co za tydzień nas zastanie tutaj na tej farmie. Trzymajcie się, cześć.